Jeden z głównych tematów w każdym z samorządów to budowa dróg. Drogi to ten krwioobieg zarówno dla mieszkańców, jak i dla gospodarki lokalnej. Gmina Konstantynów ma sporą siatkę dróg, zarówno gminnych, jak i powiatowych, sporo wojewódzkich i niestety nadal też dużo tych dróg gruntowych, które wymagają remontów i wymagają usprawnień i ulepszeń. Taką drogą, na którą w tym momencie Urząd Gminy w Konstantynowie, wójt i Rada Gminy zwraca uwagę, to droga w Zakalinkach Kolonii. Krótka historia tej drogi i jej przyszłość. No, odpowiem może przekornie panu redaktorowi. Długa historia budowy tej drogi, bo to jest taki dość długi ciąg drogowy, ponad 3-kilometrowy i nie ukrywam, budowa całego ciągu trwała prawie 7 lat. Oczywiście z przerwami, ale ten odcinek, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, 1300 metrów nowej nawierzchni asfaltowej, to było takie dopięcie całego zakresu objętego projektem i myślę, że najbardziej potrzebnego odcinka, bo potrzebnego przede wszystkim mieszkańcom, a głównie też osobom, które tą drogę wykorzystują jako dojazd do pól, głównie sadów. I było bardzo duże parcie i nacisk, żeby jednak tą drogę dokończyć i dzięki pozyskanym środkom, no tutaj muszę przyznać między innymi z RFIL-u, udało Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, udało się tą drogę zakończyć i mieszkańcy są wdzięczni za to, że podjęliśmy się tego trudu i projekt ten długotrwały doczekał szczęśliwego końca. Długość tej drogi, panie wójcie, chociaż tak pi razy oko i wartość inwestycji? Łącznie długość całego ciągu drogowego objętego projektem to jest prawie 3 kilometry. No, w związku z tym, że ta inwestycja była rozłożona w latach, więc tutaj ponad 2 miliony złotych wartość całego ciągu, a w roku ubiegłym wydatkowaliśmy na ten dywanik asfaltowy kwotę 488 tysięcy złotych. Czy możemy powiedzieć, że ten temat mam już z głowy? Mogę powiedzieć, że generalnie droga w Zakalinkach Kolonii, ten odcinek, ten ciąg drogowy został zakończony i nie ukrywam, w tej miejscowości został nam jeszcze 500-metrowy odcinek, który należy wybudować od podstaw i generalnie miejscowość Zakalinki Kolonia jest zaspokojona, jeśli chodzi o potrzeby drogowe. Należy teraz zwrócić uwagę już na remonty istniejących dróg asfaltowych.